Witam. Podziękowania na początek dla sklepu Escribo za wypożyczenie tego pióra. Jest ono sprzedawane w takim oto szeferowskim pudełku. To oczywiście model Schaefer Intensity, jak to było w czołowym napisie. I tak pióro wygląda w całości. Korpus i skówka wykonane są z włókna węglowego, a reszta to metalowe elementy. Na klipsie widzimy właśnie u góry white dot, czyli symbol gwarancji i jakości szeferowskiej. Klips dość twardy, ale dlatego bezpiecznie przechowuje pióro i zapobiega wypadnięciu z kieszeni czy czego tam etui, w którym to trzymamy. Na dole mamy napis na szerokim ringu, u góry wypukłe, lekka wypukłość na zakończeniu skówki. Natomiast korpus ciut się zwęża do końca i tutaj też jest na końcu takim chromowanym elementem cienkim wykończone. Nie jest to do końca płaskie, ale można powiedzieć prawie płaskie. Bardzo długa stalowa sekcja, gruba taka stalowa stalówka i duży spływak, a oczywiście skówka zamykana jest na gwint. Jak powiedziałem, sekcja dość długa, więc można trzymać wyżej, niżej i w połowie, jak to woli. Jest tu taki uskok, na pewno będzie niewygodny dla tego kogoś, kto będzie chciał trzymać w tym miejscu. Natomiast, jak widać, założona skówka z tyłu dość obciąża to pióro ku tyłowi i jak dla mnie jest to za duże obciążenie. W środku po odkręceniu widzimy, że jest konwerter i oczywiście naboje szeferowskie do niego pasują tylko i wyłącznie. Nic więcej tutaj chyba nie dopasujemy, ale dostępne są bez problemu. Tradycyjnie porównuję do Duofolda Parkerowskiego, Soneta, Lamy Safari i Pelikana 140 i to pióro mniej więcej gabarytów Soneta. To samo po zdjęciu skówki, mniej więcej taka sama wielkość. Natomiast 13 cm i 7 mm ma pióro zamknięte, a po zdjęciu skówki widzimy, że to pióro ma 12 cm i 2 mm. Zobaczmy teraz, średnica sekcji w połowie to 9 mm, a w najszerszym miejscu korpusu mamy 11 mm. Pióro waży 36 gramów w całości, natomiast bez skówki 20 gramów. Do testowania próby pisma wybrałem papier MD i atrament Black Schaefera. I tak pierwsza próba pisania tą stalówką wygląda. Jest to F-ka takiej średniej grubości. Bez problemu atrament tutaj przepływa. Dość twarda stalówka, duże dociśnięcie, niewiele tutaj atramentu więcej poda. Tak się pisze tym piórem, natomiast przepływ bezproblemowy. Nic tu go nie blokuje. No jeszcze coś, czego nie powinienem za każdym razem robić, a w tym wypadku niespecjalnie się to udało. Nie piszę odwrócone o 180 stopni. No a tak zobaczmy sobie, jak wygląda korpus i skówka wykonana z tego włókna węglowego. Mnie się wydaje, że to jest właśnie najciekawsza edycja modelu Intensity. To włókno węglowe dodaje specjalnie uroku temu pióru. Także jest godne polecenia i na pewno niezawodny produkt piśmienniczy. Dziękuję za uwagę.